Mamy w tym roku 30 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń, fundacji, na realizację takich małych grantów na współpracę z partnerami zagranicznymi. To mogą być różne imprezy, konferencje, spotkania, wymiana dzieci i młodzieży, wizyty. Biorąc pod uwagę, że nie dysponujemy wielką kwotą, to są takie kilkutysięczne granty dla jednej organizacji, maksymalnie do 10 tysięcy złotych. Nasze granty są na wspieranie zadania, a więc nie na 100% kosztów, ale nie określamy, ile musi być minimalny wkład własny. Mamy takie przypadki, że na przykład są uczniowskie kluby sportowe czy tego typu organizacje będące de facto w szkołach, ale muszą utworzyć stowarzyszenie. Biorąc pod uwagę, że utworzenie stowarzyszenia do tego trzeba 15 osób i nie jest to wielka procedura, to zachęcam do tego, żeby się organizować.